taki dowcip kiedyś tak zrefrakturowałem na patriarchalny. Umówił się jakiś redpilowiec z jakąś dziewczyną, no jakoś się tam się stało, że się umówił. No i tak wstaje, ubiera się na tą randkę i tak myśli sobie, o co jak ona jest nieprzyjemna. No jej, no to trudno, no najwyżej to się rozstanie. No tam myje się, tam myje zęby i tak sobie myśli, a co jak ona mnie potem, wiesz, po pierwszej randce się skończy, no to trudno, no to się skończy, no zgaustuje mnie, no trudno. No idzie już tam i sobie myśli, a co jak ona jest gruba, no bo takie zdjęcie tylko wstawiła tam na Tindera, co jak jest gruba. 105 lat. No to trudno, będzie gruba, może zobaczę, może jest fajna i ten. No i w końcu siedzi na tej ławce, czeka, no i tak sobie myśli, a co jest ona jakąś feministką wojującą, no, tylko tak wygląda fajnie na zdjęcie, o kurde, na tego no nie mogę już, no. No i tak siedzi, tak podchodzi ta fajna, normalna dziewczyna, mówi cześć, a on tak, spierdalaj feministko.